Szczęść Boże, spotkałem kiedyś cwaniaka, który mówi: proszę księdza, ja to nie mam żadnych grzechów. No to ja mu: a jak ci znajdę, tu się wyspowiadasz? I on wtedy: no nie wiem. No i tak zaczęła się rozmowa w oparciu 10 przykazań i mówiłem mu: słuchaj, ja cię tu będę pytał, ty mów tylko tak albo nie. No i wyszło nieźle, w sensie, że się wyspowiadał. Dlatego teraz taki pomysł na ten odcinek przedświąteczny. Będą przykazania, a potem pytania, na które sobie wystarczy odpowiedzieć tak albo nie. No i co tam się potem zbiera, to warto potem z tym pójść do konfesjonału, a ksiądz to potem wszystko poodpuszcza. I w ogóle no, poprosiłem do pomocy chłopaków z ośrodka wychowawczego, dla których miałem rekolekcję, także bardzo proszę też pamiętajcie o tych chłopakach w modlitwie, żeby mi się wszystko dobrze poukładało. I też dzięki w ogóle wielkie za wszystkie odpowiedzi i komentarze tam na Insta, na TikToku, tam w związku z moim pytaniem, co dla ciebie jest trudne w spowiedzi. W komentarzach było m.in., że no nie spowiadam się, bo tego nie czuję, więc pamiętajcie, że no spowiedzi nie trzeba czuć. My to robimy, bo tak powiedział Bóg, w sensie do apostołów: komu zatrzymacie grzechy, są zatrzymane, komu odpuścicie, są im odpuszczone. Ktoś tam jeszcze inny mówił: spowiadam się, bo jakiś tam ksiądz dla mnie mogę się wydar, albo coś mi tam złego mówił, albo się dopytywał jakieś dziwne rzeczy. Drodzy, jak nie ten ksiądz, to inny. W Polsce jest chyba 18 tysięcy księży, więc jak ci jakiś jeden nie pasuje, to po prostu nie ma co się męczyć. Idź do innego. To tak jakbyś szukał jakiegoś fryzjera lepszego. Ktoś tam inny napisał, że się nie spowiadam, bo nie żałuję. No to faktycznie, jak ktoś totalnie nie żałuje tego, co robi, to nie ma sensu się spowiadać. No chyba, że ewentualnie masz tak, że potrafisz żałować, że nie żałujesz, bo akurat nie wiem, no masz taki grzech, który ci sprawia mega przyjemność, no i póki co nie jesteś w stanie jakoś tam generalnie sobie tak powiedzieć szczerze, że no ja żałuję. No tak masz, mówię, takie uczucie, że żałuję, że nie żałuję, no to ta spowiedź jeszcze będzie miała jakiś sens. No i ktoś tam jeszcze pisał: no ale dlaczego mam się spowiadać księdzu, który ma grzech gorszy niż ja? No bo po prostu jakby no w tym sakramencie nie chodzi o to, żeby tam się lepszy, żeby się gorsze lepszemu spowiadał, tylko żeby po prostu robić to, co Pan Jezus nam przykazał. No to takie odpowiedzi w skrócie. Dzięki wielkie, do niektórych tam się potem może jeszcze kiedyś odniosę. Zaczynamy rachunek sumienia. Pierwsze: nie będziesz miał bogów co tych przede mną. Czy było dla mnie coś ważniejszego niż Bóg? Może pieniądze, może kariera, może troska o zdrowie, o wygląd, a może jeszcze jakieś inne rzeczy? Warto się zastanowić, czy wieczorem się modlimy, czy też może zasypiamy, ale z telefonem w rękach albo przed telewizorem. Ta modlitwa to nawet gdzieś tam w snach nam się nie pojawia. No i ty robisz coś, żeby bardziej poznać Pana Boga? Czytasz jakieś książki, Pismo Święte, może jakieś rzeczy, wierzy w internecie? Przy okazji tego przykazania warto właśnie zadać sobie te pytania. Drugie: nie wzywaj imienia Pana Boga swego nadaremno. Mam kumpla, który hodował ropuchę i nazwał ją imieniem swojej cioci. Ciocia, jak się o tym dowiedziała, to strumień prezentów i finansów od cioci został bardzo mocno ograniczony, bo dziwo, ciocia poczuła się tym troszeczkę jednak urażona. Także drodzy, no imiona ważnych osób powinniśmy szanować i wykorzystywać w odpowiedni sposób. Więc zastanów się, w jakich okolicznościach mówisz o Jezu, o Boże, bo jeżeli jako przecinek, no to warto o tym wspomnieć w spowiedzi. Trzecie: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Również psycholodzy mówią, że powinno mieć się taki jeden dzień na jakiś relaks, w to, żeby non stop nie harować. Więc przestrzeganie przykazania, by dzień święty święcić, pomoże we wszystkich możliwych poziomach. Ale z drugiej strony, jeżeli w niedzielę nie jesteś w kościele, bo wyjechałeś sobie, nie wiem, na rower albo na jakąś wycieczkę, to nie jest dobre. Jeżeli robisz w niedzielę to, co mógłbyś robić spokojnie w jakiś inny dzień, to też nie jest dobre i warto powiedzieć, że na przykład w niedzielę prałem, gotowałem. I warto powiedzieć, że w niedzielę prałem, sprzątałem, czy też, nie wiem, jakieś nadległości zarabiałem. Znaczy wiadomo, bywają sytuacje, że jest konieczność, ale jeżeli przez cały tydzień nic nie robisz, a potem nagle w niedzielę za coś się bierzesz, no to jest złe. Czwarte: czci ojca swego i matkę swoją. Rozmawiałem kiedyś z gościem, który ze łzami w oczach mówił o tym, że jego własny syn się go wstydzi. Mówi: wszystkie pieniądze oddałem, żeby ten dzieciak miał szkołę, żeby miał pracę, żeby mu w życiu było łatwiej. I teraz jest jakimś menadżerem, ma apartamenty,
ale jak przychodzę do niego, to czuję się zerem. Mój własny syn mnie się wstydzi. Ludzie, dramat. Matka i ojciec zapewnili ci wszystko. Gdyby nie oni, naprawdę nic byś nie miał z tego, co posiadasz. Także szacunek dla rodziców to jest naprawdę podstawa. Więc jak nie szanujesz matki, nie szanujesz ojca, pyskujesz, wiecznie mówisz zaraz, albo nie chce mi się, albo zrób to sama, no to nie, to jest złe. No i to też w spowiedzi trzeba wyznać. I też z rodzeństwem. Jeżeli dla znajomych jesteś lepszy niż dla rodzeństwa, to niedobrze. Trzeba by to zmienić. No i wspomnieć w spowiedzi. Piąte. Nie zabijaj. No raczej mało osób kogoś zabiło, ale no dużo osób no niszczy ludzi na takie dużo bardziej subtelne sposoby. Więc jeżeli niszczysz kogoś chamstwem, jakąś opryskliwością, jakimś no spiskowaniem, no to powiedz to w spowiedzi. Bo Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, czyli cokolwiek zrobiliście komukolwiek, to tak jakbyście mi zrobili. Więc jeżeli niszczysz ludzi, to powiedz o tym w spowiedzi, ale to też trzeba patrzeć szerzej. Jeżeli sam sobie szkodzisz, no to też jest złe. Więc jeżeli okaleczasz się, głodzisz się, robisz sobie jakieś złe rzeczy, nadużywasz jakichś substancji rozmaitych, bierzesz w ogóle cokolwiek zakazanego, no to jest niszczenie siebie. W ogóle nie dbanie o swoje zdrowie, nie dbanie o jakiś wypoczynek, to też jest złe. Także to też warto wspomnieć w spowiedzi. Szóste. Nie cudzołóż. No to raczej proste jest, więc tu się trzeba zastanowić, czy współżyłeś, oglądałeś pornografię, masturbowałaś się, korzystałaś z jakichś treści erotycznych. Jeżeli tak, no to po prostu trzeba to wyznać w spowiedzi. Siódme. Nie kradnij. To też trzeba szeroko rozumieć. Kradniesz coś komuś, jakiejś rzeczy, a może dobre imię, a może okradasz sam siebie. Z czasu, który mógłbyś wykorzystać na coś dobrego, siedząc całymi dniami na komputerze albo na telefonie, marnując jakieś swoje talenty, czy w ogóle robiąc cokolwiek, co jest dla ciebie złe. Zastanów się, a jeżeli tak, no to powiedz to w konfesjonale. Ósme. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Strasznie łatwo niszczy się ludzi. Wystarczy w jakieś parę zdjęć, parę fotek, coś komuś wyciągnąć z przeszłości i człowiek naprawdę w grupie przestaje istnieć i zaczyna się jego ciężkie życie. Zastanów się, czy rozpuszczałeś jakieś ploty, czy mówiłeś o kimś coś, co inni nie musieli wiedzieć. Po drodze ludzie popełniają błędy. I wypominanie im tego przez cały czas, no naprawdę nie jest konieczne. Jeżeli coś wiesz o kimś, no to zachowaj to dla siebie. Jeżeli nie ma konieczności, żeby inni o tym wiedzieli. Dziewiąte. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Wiele rodzin się sypnęło dlatego, bo komuś spodobała się czyjaś żona albo mąż, no i potem posypały się wszystkie rzeczy i zrobiły prawdziwe dramaty. Więc Bóg mówi jasno, co Bóg złączył, co człowiek nikt nie rozdziela, więc cudzych żon, cudzych mężów nie wyrywamy. Dziesiąte. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ludzie, którzy zazdroszą, są bardzo nieszczęśliwi. W sensie takim negatywnym, nie? Bo możesz komuś tak zazdrościć pozytywnie i powiedzieć, kurczę, no zazdroszczę mu, że mu się udało, tak pozytywnie. I to cię mobilizuje do tego, żeby samemu coś tam z tobą zrobić. No ale można też tak negatywnie. W takim sensie, że no zazdroszczę i rozpaczam, że ja nie mam, że po prostu jemu się udało, a mi nie. I się nakręcasz, i frustrujesz, i gnuśniejesz, i potem robisz wszystko to, żeby właśnie teraz no, komuś innemu zaimponować tym, co się ma. Więc no pytanie przy okazji tego przykazania jest, czy cieszysz się tym, co masz? Cieszysz się w ogóle sobą? Cieszysz się tym, jak wyglądasz? Cieszysz się z siebie? Jeżeli tak, to super, ale jeżeli nie, to też warto wyznać. To tyle takiego uproszczonego rachunku sumienia. Też to potem jeszcze można właśnie jako takie uzupełnienie spojrzeć na rękę i nie patrzeć na o, jak się tak o rękę weźmie. I zastanowić się, czy coś jeszcze było nie tak między mną a Bogiem, o czym warto byłoby wspomnieć w spowiedzi, czy coś jeszcze zrobiłem nie tak względem bliźniego, dlatego ten palec o taki ten serdeczny, nie? I w ogóle, czy jest coś, co sobie robię sam źle, o czym warto byłoby jakoś wspomnieć w spowiedzi. No i oczywiście też sobie można do tego jeszcze tam
przejść przez grzechy główne i zastanowić się, czy właśnie nie obijałem się w robocie, czy w pracy, czy w szkole, właśnie w kategorii lenistwa, czy nie ma kogoś, do kogo właśnie żywię jakąś nienawiść, do kogo czuję gniew, no i czy zdarzają się sytuacje, że przeginam z jedzeniem, piciem, no i też czy przypadkiem nie mam w sobie pychy, nie? Bo są tacy ludzie, którzy myślą, to ja jestem Bogiem, uświadom to sobie, albo to ja jestem królem. No i mówię to czasami to humorystycznie, ale jeżeli to jest naprawdę, czujesz się lepszy od innych, to niedobrze. Chociażby dlatego, bo nie masz prawa sobie tak mówić, bo wszyscy jesteśmy równi w oczach Boga, ale też dlatego, że no to tobie nie pomoże. Ci, którzy się wywyższają, są tacy pyszni, to bardzo często sami zostają, tak czy lepiej zejść na ziemię. Tu jest naprawdę więcej ludzi i lepszy klimat. No i drodzy, to oczywiście tylko taka propozycja rachunku sumienia. Pamiętajmy, że w tym wszystkim, co się dzieje, najważniejsza jest miłość, bo to jest największe przykazanie, aby miłować Pana Boga swego, z tego serca swego i bliźniego swego, jak siebie samego. I to też zawsze powinno być podstawą do takiego zastanawiania się, co by tam warto było Panu Bogu w konfesjonale zostawić. Drodzy, no, bardzo zachęcam, żeby no, skorzystać z tej spowiedzi jeszcze przed świętami. Jeżeli by komuś było mało tego rachunku sumienia, to poszukajcie jakichś lepszych, no bank się mnóstwo tego znajdzie. Ale naprawdę, nie bójcie się iść do konfesjonału. Pamiętajcie, to co w konfesjonale zostaje w konfesjonale, czyli to co w spowiedzi zostaje w spowiedzi. No i rzeczywiście, róbcie wszystko, by te święta przeżyć jak najlepiej. Mam nadzieję, że było to choć trochę pomocne. Z okazji świąt zmartwychwstania wszystkiego Bożego i dobrego, niech Wam Jezus zmartwychwstały obficie błogosławi. No i dzięki wielkie dla wszystkich wspierających, lajkujących, komentujących, bo naprawdę wszystkim bardzo, bardzo mocno pomaga. No i niedługo jakieś tam kolejne rzeczy. Póki co świętujcie i bawcie się świetnie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia wkrótce. Z Bogiem.